Dzień dobry. To, że dwutlenek węgla, czy jego rosnąca zawartość w atmosferze może ocieplać klimat naszej planety, wiadomo od dawna. Pierwszy taki bardziej naukowy dowód na to przedstawił Svante Arrhenius, szwedzki chemik, którego możecie kojarzyć chociażby z teorii kwasów i zasad, której uczy się w szkole, ewentualnie, jeżeli mieliście z chemią trochę więcej do czynienia, z badań nad kinetyką chemiczną. Tam też mamy równania Arrheniusa. Generalnie ten wybitny uczony swoich czasów, noblista, był ojcem chemii fizycznej, tak trzeba powiedzieć. I w 1896 roku przedstawił on obliczenia, wyniki swoich obliczeń, z których wynikało, że zwiększająca się zawartość dwutlenku węgla w atmosferze przez wzgląd na właściwości fizyczne tego gazu może prowadzić do ocieplenia klimatu na Ziemi. Co więcej, zauważył on, że przez wzgląd na działalność człowieka, która opiera się o spalanie paliw kopalnych, co jest nierozerwalnie związane z emisją dwutlenku węgla czy z produkcją dwutlenku węgla, może dojść do antropogenicznego ocieplenia klimatu, czyli takiego, które będzie skutkiem działania nas, ludzi. I pomimo, tak jak mówię, że historia związku efektu szklarniowego tak zwanego z potencjalnymi zmianami klimatu jest już ponad stuletnia, to do dziś tak naprawdę dokładnie nie wiemy, jak czuły jest klimat na dwutlenek węgla, przez wzgląd, że klimat to nie jest tylko ten gaz, to jest szereg różnych zależności. I dziś opowiem kilka słów o tym, jak zawęziliśmy ten zakres. To może nie wyglądać na wielki krok w przód, ale uwierzcie mi, jest wynikiem wielu bardzo intensywnych, bardzo precyzyjnych i bardzo czasochłonnych, ale przede wszystkim ważnych naukowych badań i analiz. Kilka zdań o tym po segmencie sponsorowanym. A dzisiaj specjalnie na segment sponsorowany wyszedłem z piwnicy, udałem się do kuchni, bo sponsorem odcinka jest portal Dietetyka Nie na Żarty, prowadzony przez 11 dietetyków i najlepszą rekomendacją chyba byłoby to, że kiedy powiedziałem, że taki będzie sponsor mojej żonie, to ona powiedziała, ale fajnie, znam ich, czytam i piszą bardzo sensownie. Ale gdyby komuś to nie wystarczyło, to poza tym, że linki wszelkie niezbędne są w opisie, pokrótce powiem, o co chodzi. Jest to portal, który opierając się o badania naukowe, co jest bardzo godne pochwały, stara się układać spersonalizowane diety, czy pomaga ludziom w spersonalizowany sposób układać dietę, która wspomaga na przykład odchudzanie. Duży nacisk kładziony jest na diety roślinne, bo czy się komuś to podoba, czy nie, to produkcja mięsa do celów spożywczych wiąże się ze sporym, a nawet bardzo dużym obciążeniem dla klimatu. Gdyby ktoś zamienił 160 gramów wołowiny codziennie na 160 gramów soczewicy, to jeżeli chodzi o wartość odżywczą, zawartość białka i tak dalej, nie zauważyłby spadku, ale zaoszczędziłby tyle emisji gazów cieplarnianych, ile emituje, wytwarza samochód na trasie 12,5 tysiąca kilometrów i oszczędził tyle wody, ile przeciętny człowiek zużywa w ciągu 10 tysięcy pryszniców. Obie te wartości w skali roku. A więc to jest taka dieta proekologiczna, ta dieta roślinna. Serdecznie zachęcam, wracam do meritum odcinka. Sponsorowi pięknie dziękuję za wsparcie kanału i przechodzę teraz do zasadniczej części tego odcinka. Na początek kilka ważnych uwag i trochę kontekstu historycznego. Arrhenius wyliczył, że mniej więcej 2,5-3-krotne zwiększenie zawartości dwutlenku węgla w atmosferze będzie skutkowało zyskiem 9 stopni Celsjusza w Arktyce. To był wynik jego wyliczeń. Natomiast to, co ja będę rozumiał i co dzisiaj rozumie się pod pojęciem czułości klimatu, można sprowadzić mniej więcej oczywiście do tego, o ile stopni Celsjusza wzrośnie temperatura na Ziemi, jeżeli podwoimy zawartość dwutlenku węgla w atmosferze. I tak jak mówiłem, to nie jest związane tylko i wyłącznie z samym oddziaływaniem dwutlenku węgla i atmosfery, ale różnymi relacjami w tej atmosferze. Z parą wodną, z oceanami, z biomasą, z chmurami itd., itd. Dlatego wyliczenie konkretnej wartości, czy wyznaczenie konkretnej wartości w oparciu o dane empiryczne nie jest tak proste, jak wielu osobom mogłoby się wydawać. To po pierwsze. Po drugie,
Oczywiście też trzeba przyznać, że efekt szklarniowy, efekt cieplarniany nie jest tylko i wyłącznie efektem negatywnym. To znaczy, gdyby nie atmosfera i zawarte w niej gazy cieplarniane, w tym również i dwutlenek węgla, który jest głównym bohaterem tego odcinka, to temperatura na Ziemi byłaby niższa. Na tyle niska, że mógłby być problem z powstaniem życia na naszej planecie. Szacuje się, że efekt cieplarniany podnosi temperaturę na Ziemi o 20-35 stopni Celsjusza, a gdyby pozbawić Ziemię całkowicie atmosfery, to średnia temperatura na naszej planecie wynosiłaby jakieś minus 19 stopni Celsjusza. A teraz mięsko. W 1979 roku pojawił się raport, który stwierdzał, że czułość klimatu na podwojenie zawartości dwutlenku węgla w atmosferze wynosi pomiędzy 1,5 stopnia a 4,5 stopnia. I był to zakres szeroki. Jego zawężenie jest bardzo istotne, chociażby dla modelowania klimatu, bo modele im dalej są liczone na im dłuższych przedziałach czasowych, tym mają większą niepewność związaną właśnie chociażby z tym, że nie znamy dokładnej czułości klimatu. Więc żeby móc przewidywać skuteczność naszych działań albo skuteczność indolencji naszej, braku działań, potrzebujemy tej czułości klimatu w miarę dobrze określonej i w tym roku na podstawie badań paleoklimatycznych, na podstawie badań satelitarnych, na podstawie pomiarów temperatur, analiz statystycznych udało się tę wartość zawęzić do od 2,3 stopnia Celsjusza do 4,5 stopnia Celsjusza. Ograniczenie być może niewielkie, ale istotne. Naprawdę istotne, tym bardziej, że jeżeli odrzuci się tak zwane niewiadome niewiadome, czyli rzeczy, o których nie wiemy, a mogą wpływać na czułość klimatu, które są uwzględnione w tych różnych modelach, to zawężenie może być jeszcze silniejsze. Do przedziału od 2,6 do 3,9 stopnia Celsjusza. Tak jak mówię, jednak trzeba to wyraźnie zaznaczyć, to zawężenie nowego zawężenia zakłada, że wiemy o wszystkich czynnikach, które wpływają na czułość klimatu. Te niewiadome, niewiadome, niewiadomo, o których istnieją, nie wiemy, po prostu odrzucamy, zakładamy, że ich nie ma. Trzeba to mieć z tyłu głowy. Oczywiście ten zakres jest także takim najbardziej prawdopodobnym zakresem. Naukowcy pokusili się także o stworzenie takich modeli, jeżeli można tak powiedzieć, czy założeń, co musiałoby się wydarzyć, żeby rzeczywista czułość klimatu była wyższa albo niższa niż wartości z tego zakresu. I tak na przykład wyznaczyli wartość mniej więcej 5% szans na to, że będzie ona mniejsza niż 2 stopnie Celsjusza, czyli podwojenie zawartości dwutlenku węgla mniej niż o 2 stopnie Celsjusza podniesie temperaturę na Ziemi, ale wymagałoby to bardzo, bardzo niezwykłego chociażby zachowania chmur. Natomiast jeszcze mniej prawdopodobne jest to, że ta wartość leży powyżej 4,5 stopnia Celsjusza. I to jest akurat dobra informacja, jednak w złej informacji, bo zmieniający się klimat w takim tempie, w jakim obecnie się zmienia, nie jest czymś pozytywnym, jakby na to nie patrzeć, żeby nie wiem jak zaklinać rzeczywistość. I to w sumie tyle. Oczywiście badania będą trwały dalej, z czasem pewnie będziemy ten zakres jeszcze precyzyjniej określać, jeszcze bardziej zawężać, natomiast dzisiaj to jest nasze najlepsze oszacowanie. Warto też pamiętać, że to nie jest jedyny kierunek badań nad klimatem, bo na przykład niedawno pokazała się praca, która szacuje udział lotnictwa na przykład w ociepleniu klimatu, nie tylko w emisji dwutlenku węgla, ale w całym ociepleniu klimatu w związku z zachowaniem chmur itd. itd. Udział ten szacuje się na 3,5% i co ciekawe, pandemia koronawirusa, która zmniejszyła liczbę wykonywanych lotów, może pomóc zweryfikować dokładność tego szacunku. Także temat ciekawy, jak wiele rzeczy w nauce, jeżeli coś pojawi się w tej materii, to będę Was tutaj informował. Zanim się pożegnam, jeszcze prokrastynatorium. A dzisiaj w prokrastynatorium strona, którą być może mogliście widzieć, ale ja stosunkowo niedawno tak spędziłem na niej trochę więcej czasu. Pozwala ona obliczyć, jak dużo czasu prezesi największych firm na świecie muszą pracować na konkretną kwotę pieniędzy. I no można się podłamać troszeczkę. Można się troszeczkę podłamać, z drugiej strony pozwala to uzmysłowić, jak wielkie są naprawdę wielkie kwoty i jak wielkie są naprawdę wielkie majątki, co pasuje trochę do najnowszego filmu na głównym kanale, który dotyczy Mula Ulotek. Zapraszam zresztą do
obejrzenia, bo to jest o niewyobrażalnych liczbach. Jej! Dobrze, to dzisiaj na tyle. Zajrzyjcie do linku w opisie filmu i no, niedługo się widzimy, bo trochę było przerwy na tym kanale, ale już kręcimy nawet, powiedziałbym, na zapas. Więc do zobaczenia, do usłyszenia.